Trening Jacobsona, nazywany też progresywną relaksacją mięśniową, to metoda relaksacyjna stworzona przez amerykańskiego lekarza Edmunda Jacobsona w latach XX wieku. Ta technika polega na cyklicznym napinaniu i rozluźnianiu różnych partii mięśniowych, co prowadzi do osiągnięcia głębokiej relaksacji. Wykorzystuje się go w celu zmniejszenia stresu, zwiększenia koncentracji oraz jako element terapii rozmaitych dolegliwości, takich jak nadciśnienie, bezsenność czy lęki. Aby skutecznie przeprowadzić trening Jacobsona, potrzebujesz cichego i spokojnego miejsca, w którym nie zostaniesz zakłócony. Możesz wygodnie usiąść na krześle lub położyć się plecami na macie do ćwiczeń. Następnie skoncentruj się na swoim oddechu, wykonując kilka głębokich wdechów i wydechów, co pomoże Ci się zrelaksować. Rozpocznij ćwiczenia od mięśni stóp, napinając je mocno na parę sekund, a potem powoli je rozluźniając. Ten proces powtarzaj dla kolejnych partii mięśniowych, przechodząc od stóp do łydek, ud, pośladków, brzucha, rąk, ramion, karku i twarzy. Każdą grupę mięśniową napinaj oddzielnie i skupiaj się na odczuciu napięcia i rozluźnienia. Rozpocznij ćwiczenia od mięśni stóp, napinając je mocno na parę sekund, a potem powoli je rozluźniając. Ten proces powtarzaj dla kolejnych partii mięśniowych, przechodząc od stóp do łydek, ud, pośladków, brzucha, rąk, ramion, karku i twarzy. Każdą grupę mięśniową napinaj oddzielnie i skupiaj się na odczuciu napięcia i rozluźnienia. Rozpocznij ćwiczenia od mięśni stóp, napinając je mocno na parę sekund, a potem powoli je rozluźniając. Ten proces powtarzaj dla kolejnych partii mięśniowych, przechodząc od stóp do łydek, ud, pośladków, brzucha, rąk, ramion, karku i twarzy. Każdą grupę mięśniową napinaj oddzielnie i skupiaj się na odczuciu napięcia i rozluźnienia. W kolejnym nagraniu znajdziesz medytację opartą o metodę Jacobsona. Wysłuchaj jej w spokojnym miejscu. Daj sobie na nią czas i akceptację dla procesu, który się zadzieje.